Cześć, witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony Bartosz, a to, moi drodzy, jest kolejny odcinek z serii Testujemy. Dzisiaj na moim dysku znalazła się gra pod tytułem Marvel Heroes 2015. Jest to bardzo ciekawa gra, w której wybieramy sobie swojego bohatera z serii Marvela. Niestety, podczas, że tak powiem, gdzie by to sprawdzić? Kurczę, miałem taką ostatnią możliwość. Zobaczmy, czy tutaj to będzie w logaucie. Nie ma, kurczę. Ogólnie, moi drodzy, gra jest dosyć ciekawa. Jak widzicie, wygląda ona coś na zasadzie takiego, powiedzmy, Diablo. Coś mniej więcej w tym stylu. Mamy tutaj na dole swoje skille, mamy jakiś tam ekwipunek, mamy jakieś drzewko umiejętności. Ogólnie wszystko fajnie tutaj nam się dzieje, tylko, moi drodzy, ja tutaj byłem nastawiony na to, przynajmniej tak przedstawia się gra w trailerach, że będziemy mieli do wyboru po prostu wszystkich bohaterów, jacy tylko gdzieś tam powstali w tych komiksach Marvela, ale niestety, moi drodzy, musiałem obejść się smakiem, bo na samym początku do wyboru mamy maksymalnie 10 bohaterów, przy czym są to tacy raczej mało popularni bohaterowie, tak? Jest tam Czarna Wdowa, jakiś tam, kurczę, no ciężko mi sobie teraz przypomnieć, ale ogólnie wydała mi się najlepsza z nich wszystkich właśnie Storm. Jest to jedna z X-Menów. Wiecie co, może lepiej będzie, jak wam troszeczkę pokażę, jak ta gra się prezentuje. Okej. Tutaj standardowo mamy misje do wykonania, jak zapewne zauważyliście. I dzięki tym misjom zdobywamy level, zdobywamy itemki. Jak widzicie, te itemki tutaj naprawdę, teraz ja już widzę, że mam ich mnóstwo. Przydałoby się w ogóle coś sprzedać tak naprawdę. Currently equipped, to chyba wydaje się być lepsze. No ogólnie, okej. No to jest jakieś wyczesane. Dobra. Ogólnie, jak widzicie, mamy tutaj do wyboru, do koloru naprawdę mnóstwo tych itemków. To, żeby to wszystko przeczytać i się z tym zapoznać, to wymaga czasu. Jeszcze tylko sobie dodge rating, damage rating, defense health, tutiri grants, crushing hail. A 3 Arctic Gale, Chaining Lightning. Dobra, to mi się bardziej podoba, co mam. Także ogólnie, jak widzicie, jest tutaj mnóstwo itemków, które gdzieś tam zdobyłem, grając sobie wczoraj luźno wieczorkiem. Bo też nie chciałem wam, że tak powiem, pokazywać tej gry od samego początku, tak jak to było chociażby z DC Universe. Bo tak na dobrą sprawę nic nie udało mi się wam sensownego pokazać. A tutaj, jak widzicie, moja postać jest już tam delikatnie rozwinięta. Mam już jakiś tam 10 level. Właśnie na 10 levelu zdobywa się dostęp. Okej. Zdobywa się dostęp do jakiegoś tam. Nie mam miejsca, dobra. Dostęp do kolejnej postaci, którą możemy sobie gdzieś tam zagrać. Ja niestety nie pamiętam, jaką ja postać wybrałem. Przydałoby mi się tutaj sprzedać Eternity Splinter. Dobra, czy ja mogę mu to posprzedawać to? Chyba mogę. Widzicie co, ja mu to wszystko posprzedaję, bo ja i tak nie będę tutaj za bardzo wagi przywiązywał do takich rzeczy. Simple. Dobra, te takie jakieś rzeczy nie nadające się do nałożenia, ja mu po prostu sprzedam. To nie, to sobie zostawimy. To jakiś level wymaga spory. Okej. Dobra, bierz wszystko. Wszyściutko. Dobra, starczy na razie. Niech tyle otrzyma ode mnie. Ja sobie tu muszę wszystko poustawiać ładnie. Okej. Okej. Teraz sobie odbierzemy te prezenty. Super. Gdzieś tu była możliwość, żeby
calculating latency, stash. No nic, nie mam pojęcia, gdzie się tego bohatera zmieniało. Kalef, click to summon. Dobra. Jak zapewne domyślacie się, jest to również gra MMO, czyli możemy sobie tutaj grać ze znajomymi. Jak widzicie tutaj wszystkie te postaci biegające dookoła mnie, to jest nikt inny jak po prostu gracze, którzy gdzieś tam sobie grają swoimi bohaterami. I moi drodzy, myślę, że możemy sobie tutaj zejść już na powierzchnię. Tutaj chyba. Dobra. I tutaj, moi drodzy, zobaczycie sobie ogólnie, jak wygląda gra. Ja z wyboru Storm jestem bardzo, bardzo zadowolony, bo okazało się, że Storm jest naprawdę mocna. Myślałem, że będzie kiepska. O, jak widzicie, tutaj też darmową postacią jest Johnny z Fantastycznej Czwórki, który jest człowiekiem pochodnią. Okej. I teraz możemy zejść tutaj na dół. Tam już będą przeciwnicy. Okej. I jak widzicie, lewy przycisk u mnie to jest podstawowy atak, prawy przycisk myszki to jest dla mnie taki atak troszeczkę potężniejszy, który sobie wykorzystuję w momencie, jak gdzieś tam mam większą ilość przeciwników. Ale u Storm odkryłem także jedną niesamowitą umiejętność, która w drzewku umiejętności to jest właśnie Arcing Tempest, moi drodzy. Ja po odpaleniu tego Arcing Tempest, który mam pod S, tak jakby, o, zwróćcie uwagę, zmniejsza mi to mój spirit ogólny, ale zwróćcie uwagę, że ja tylko biegnę obok czegoś i to wszystko zaczyna być porażane przez pioruny. Zobaczcie, ja nic tutaj tak naprawdę nie muszę robić. Także okazało się, że Storm, która myślałem, że będzie słaba, okazała się na swój sposób całkiem, całkiem potężna, bo tak naprawdę szkoda, że nie ma tutaj żadnej większej grupki przeciwników, to bym wam pokazał jej moc. Ale ogólnie jestem zadowolony z tego wyboru. Okej. Zaraz jeszcze może pokażę wam to drugie zaklęcie, które sobie tutaj rozwinąłem. Ja w ogóle nie muszę ich atakować, zwróćcie uwagę, ja sobie tutaj na luzie biegam. O, tutaj jakiś gracz się pojawił u mnie na mapce, to jest zielony. O, ktoś gra sobie Kapitanem Ameryką, tak? Kapitan Ameryka też gdzieś tam był do wyboru. O, teraz patrzcie. Widzieliście to? Jedno tak naprawdę uderzenie. Bo tutaj każdy z tych moich uderzeń ma jeszcze Chain Lightning, czyli jak tylko kogoś walnę piorunem, to ten piorun automatycznie wali też drugą osobę. Zobaczcie, co się dzieje. Ja tutaj tak naprawdę nic, niewiele muszę robić, tak przyznam szczerze. Zresztą widzicie, tutaj jedną ręką jestem sobie tak na luzaczka podparty, a prawą myszką sobie elegancko steruję. Okej, tutaj widzę, chyba mam jakąś misję. Tak, coś tam musiałem zdobyć do misji. Przydałoby mi się jeszcze zdobyć. Gdzieś tu może się znajdzie. Czekajcie, to może ja wyłączę tą eskę. Teraz nie będę już tak wszystkich zabijał od razu. Zwróćcie uwagę, to jest moje drugie zaklęcie. To jest taka burza jakby arktyczna, która atakuje wszystko w tym swoim polu rażenia. Mniej więcej pole jest, to jest A, mniej więcej pole jest, jakby to wam pokazać. Kurczę. Wiem, że się dało tak zrobić, żeby ten obszar się pokazał, no ale w każdym razie jest on niewielki, także jak walczymy sobie tam z jednym przeciwnikiem, gdzieś tam z jakimś bossem, to ja sobie zawsze używam tego drugiego zaklęcia. Ale tak na dobrą sprawę i tak nic tutaj za bardzo nie muszę robić, bo to zaklęcie, które tutaj sobie rozdałem, robi większość rzeczy za mnie. Tylko jak są tacy potężniejsi przeciwnicy, to ewentualnie gdzieś tam używam sobie tego skilla, który mam pod lewym przyciskiem myszy. I wtedy wszyscy tak naprawdę dookoła mnie obrywają potężną wiązką piorunów. Dobrze, moi drodzy, co tu jeszcze mam? Mam takie coś, to jest takie przyspieszenie, to już mi troszkę many zużywa. I mam jeszcze D. D to jest taki lot. Jak ja to przytrzymam, to jak widzicie, lecę sobie nad wszystkimi przeszkodami. Dobrze to będzie, jak zaprezentuję wam na przykład nad samochodami. Tylko że wyłączę tą eskę, bo zaraz te samochody poniszczę.
No, teraz właściwie to fajnie bardzo widać, jakie ja mam możliwości z ręki. Zobaczcie, co się dzieje. Moim zdaniem Storm jest troszeczkę przesadzona. Trochę za bardzo tutaj, że tak powiem. O, na przykład widzicie tego nagrobku, nie mogę przebiec przez niego, tak? Ale jak wezmę sobie D, to mogę sobie elegancko nad tym wszystkim przelatywać. O, nad tym ogrodzeniem niestety już nie bardzo. Okej. Także tak się, moi drodzy, gra Storm. O, pojawił się jakiś gościu do questa, także ja tam już biegnę, mam go na mapie zaznaczonego. Elektro, muszę go pokonać. Także, moi drodzy, zwróćcie uwagę, odpalam moją eskę i teraz wszyscy zaczynają obrywać piorunami. O, jest tutaj Elektro, już do niego dobiegam. Jest. I ja tutaj już w niego rzucam. To jest taka ogólnie misja ogólnodostępna dla wszystkich, którzy gdzieś tutaj się w pobliżu znajdą. Także jak widzicie, jest tutaj bardzo dużo graczy teraz wokoło, którzy chcą sobie tą misję wykonać. Ja oczywiście jestem jednym z tych graczy. Także też sobie tutaj tego elektro ponaparzam troszeczkę. No i tyle. I teraz zbieramy fanty. I tyle. Misja wykonana. Elektro pokonany. I tutaj elegancko już mi się praktycznie cała mana zregenerowała. Także na chwilę obecną gra jest dosyć banalna, muszę przyznać. Nie sprawia mi najmniejszych problemów, żeby tutaj jakoś sobie, że tak powiem, radzić. Także tak ogólnie gra wygląda postacią, no, już na 10 levelu, tak, która jest dosyć rozwinięta w miarę, ale nie było tak klawo od samego początku, moi drodzy. Wróćmy sobie tutaj, chapter pierwszy, chapter drugi. Tu możemy jakieś, kurcze, robić takie ciekawostki. Dobra, gdzieś tu się wracało do tej miejscówki, nie wiem jeszcze jak się to robiło, ale ogólnie można sobie tutaj wrócić. Avengers Tower, o właśnie, tutaj chciałem przejść. Tutaj będę się wylogowywał, to jest całkiem bezpiecznie, jest to oczywiście wieża Avengersów. Tu na razie nie wiem tak naprawdę, w co miałbym rozdawać. Standardowe drzewko, na przykład to te skille typu Electrocut, czy tam Electrocute, będę mógł na przykład odblokować na 42 levelu, tak? 37, 47. Także ogólnie rozwój postaci, nie wiem tak naprawdę, do którego poziomu sięga. Wiem, że chyba na przykład tutaj jest gracz, ale ja nie mogę go ani inspektować, ani dowiedzieć się, który on ma poziom. Także tak to wygląda. Teraz, moi drodzy, cofnę się do ekranu logowania, tam założę nowe konto i pokażę wam, jak gra wygląda od samego początku, czyli od momentu zrobienia sobie postaci do momentu gdzieś tam dojścia do tego etapu, do którego ja doszedłem wczoraj. No, zajęło mi to dosłownie, nie wiem, godzinę gry może, także jak widzicie, gra jest bardzo przyjemna, nieskomplikowana, szybciutko się fajnie leveluje, postać można naprawdę rozwijać konkretnie. Ja tutaj, moi drodzy, jak widzicie, tych drzewek mam 3, w każdym z drzewek mam różną magię, tak? Tutaj używam elektryczności, tutaj arktyki, tu jakieś telepatii, także jak kto woli, ten sobie rozwija, tak? Tutaj jeszcze mamy jakieś rzeczy, których ja już totalnie się w to nie zagłębiałem. Jak gdzieś jeszcze miałem możliwość przelogowania się właśnie na drugą postać, bo, moi drodzy, po zdobyciu 10 poziomu mamy możliwość tak jakby zagrania drugą postacią, to tak jakby drugim bohaterem, oczywiście tylko tym, który jest dostępny, bo jak zapewne się domyślacie, żeby zagrać sobie chociażby Hulkiem czy jakimś innym bohaterem, musimy go zwyczajnie wykupić za dolarki, moi drodzy, także tak to wygląda. Ale to za momencik, jak pokażę wam, jak gra prezentuje się od samego początku. Także do zobaczenia już za chwilę. W porządku, moi drodzy. Jak widzicie, założyłem nowe konto i od razu muszę tutaj obejrzeć sobie Cinematic. Cinematic mówi o tym, że I have watched your greatest explorers
Tak, że tutaj ten Watcher ogląda wszystkie przygody całej ludzkości, ogląda tutaj wszystkich bohaterów, jak się rozwijali. Później pod sam koniec filmu Doktor Doom przejmuje Cube'a, którego znamy z Avengersów, i niszczy tego Watchera i wprowadza ogólnie chaos, tak? I my teraz musimy mu przeszkodzić. Także moi drodzy, jeżeli ściągniecie sobie tą grę gdzieś tam na Steamie, to będziecie mogli sobie wszystkie te cinematiki oczywiście obejrzeć. Ja sobie go tutaj pozwolę przyspieszyć. Także teraz, moi drodzy, tak wygląda wybór postaci. I teraz, ja tutaj na przykład dostałem konkretnego kopa na twarz, bo po obejrzeniu tego wstępnego trailera, po obejrzeniu gameplay z gry gdzieś tam w internecie, pomyślałem sobie, kurczę, ale ekstra, będę miał do wyboru po prostu 200-300 bohaterów i no po prostu mega, tak? A tutaj, moi drodzy, między innymi mamy do wyboru 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 bohaterów z serii Marvela, moi drodzy. 11 spośród, nie wiem, 1000 chyba. I są nimi właśnie ludzka latarnia, znaczy ludzka latarnia, ludzka pochodnia, Punisher, Kapitan Ameryka, Czarna Pantera, Hawkeye, to jest ten z Avengersów, troszeczkę inaczej wygląda niż w filmie, no ale okej. Luke Cage, Black Widow, Storm, Colossus, Rocket, Raccoon razem z tutaj, tak jakby, to jest jedna postać, ale są dwa w jednym, tak jakby, bo oni działają w parze. Zresztą oczywiście ci, którzy oglądali jak to było? Kurczę, nie pamiętam już tytułu tego filmu. Kurde, w kinie byłem na tym, coś tam z Galaktyką, kurczę. No nieważne, w każdym razie oni tam występowali i to jest Rocket i ten drugi korzeń. Groot, nie pamiętam, Daredevil. No i oczywiście ponownie, i to jest tyle, moi drodzy. I spośród tych wszystkich gości, którzy gdzieś tam występują w komiksach Marvela, w bajkach i w filmach, my mamy do wyboru 11 superbohaterów, z których tak, Punisher nie ma żadnych supermocy. Kapitan Ameryka jest jedynie super silny i szybki i tak naprawdę jest tam wstrzyknięty, ma serum i też nie ma żadnych supermocy. Black Panther też nie ma żadnych supermocy, z tego co się orientuję, tylko jest po prostu świetnie wyszkolony w walkach wręcz. Coś na pozór, coś jak Batman, tak? W komiksach DC. Hawkeye też nie ma żadnych supermocy. Luke Cage, nie kojarzę gościa aktualnie, ale on jest jakiś tam super hiper chyba wytrzymały, czy coś takiego. Tutaj pewnie jest coś opisane, ale nie chce mi się tego czytać. Także Czarna Wdowa też nie ma supermocy. I teraz, moi drodzy, bang. Pierwsza postać, która ma w ogóle jakąkolwiek moc, tak? Jest to postać właśnie Storm z X-Menów, którą kojarzymy. Ona panuje nad całą pogodą, tak? Czyli jak widzicie, ma tutaj 25 wszystkich mocy. Elektryczność, tajfuny, jakieś tornada i tak dalej. No to robi wrażenie, tak? No kurczę, w porównaniu z jakąś tam Black Widow, no to kurczę, słabiutko, tak? Reszta wypada. Pojawia się Storm, później mamy Colossusa, również z X-Menów. Koleś mega silny, który może zamieniać swoją skórę w bodajże stal albo jakiś tam inny stop metalu, który jest super, hiper wytrzymały. Także ma jakieś tam super moce. Później pojawia się Tapara, która jest dla mnie totalnie tutaj, nie wiem. No, jedyną moc to chyba ma ten kurczę, jak on się nazywał? Chyba Groot, ale nie jestem pewien. On tak przez cały film powtarzał jedną kwestię i ja, kurczę, pomimo tej jednej kwestii wraz nie zapamiętałem. Vin Diesel jeszcze za niego głos podkładał. Daredevil. No tutaj, moi drodzy, jestem w stanie się zgodzić, że Daredevil posiada jakąś tam supermoc. Chociażby taką, że jest niewidomy, tak? Jako postać, która odgrywa Daredevila gdzieś tam po zdjęciu maski, jest to jakiś tam niewidomy milioner, tak chyba, na położeniu kostiumu Daredevila nagle, nie wiem, jakimś tam super hiper
zmysłem widzi wszystko, co się dzieje dookoła, tak? Nie znam konkretnie i dokładnie jego historii, ale jakąś tam supermoc posiada. No i pojawia się ludzka pochodnia, tutaj no kurczę, koleś też miażdży ogólnie, bo zamienia się w ogień i lata, tak? No tutaj kurczę, no... Także tak naprawdę ze wszystkich bohaterów Marvela mamy do wyboru tylko trzech, którzy tak naprawdę cokolwiek potrafią, a nie wyszkolili się gdzieś tam na tyłach swojego domku w ogródku, tak? Także moi drodzy, ja teraz zaprezentuję wam, no nie wiem, weźmy sobie tą ludzką pochodnię Johnego. I teraz moi drodzy, dostajemy informację, że dopiero na 10 levelu będziemy mogli albo trzymać się bohatera, którym graliśmy, albo przełączyć sobie na nowego bohatera i nim sobie zacząć grę. No i moi drodzy, dobra, ja to potwierdzę. I teraz powinno nam już przejść do gry, ok. Tutaj kolejna oczywiście cutscenka. Ja sobie ją pominę. Jeżeli będziecie zainteresowani grą, to oczywiście możecie sobie ją pobrać i te wszystkie cutscenki obejrzeć. Okej. No i moi drodzy, już jesteśmy w grze. Jak widzicie, jest to sam początek. Pierwsza jakaś tam misja. Przepraszam. Nasza postać tutaj jeszcze totalnie nie jest rozwinięta, ale jak widzicie, jakieś tam umiejętności już ma, tak? Chociażby umiejętność takiego sobie tutaj podpalania przeciwników. Pod A mamy coś takiego, całkiem fajnie to wygląda. I ma mega zasięg. I co mamy jeszcze pod prawym? Aha, takie przyspieszenie, tak? To mamy pod prawym. I jak widzicie, moi drodzy, tutaj również mamy drzewko, które będziemy mogli sobie gdzieś tam później w przyszłości porozwijać. Ale najpierw musielibyśmy zdobyć jakikolwiek level, tak? Standardowo możemy sobie tutaj jakieś nagrody poodbierać i tak dalej. Ogólnie tak się zaczyna gra. No i moi drodzy, ja ogólnie wolę mapkę nie mieć tutaj, tylko wolę ją zdecydowanie mieć na środku. No i tutaj zaczyna się gra, tak? Całkiem nieźle. Ok, gdzie to miałem? Pod A. Zobaczmy, jak to bije. A, oni mi tutaj pomagają. To trochę słabo. Patrzcie, oni nic mu nie robią, tylko tak udają, że coś robią. No ale już pierwsze doświadczenie dostaliśmy. Robimy sobie pierwszego questa. No i tutaj na mapce już nam się pojawił kolejny quest. Możemy sobie do niego podfrunąć. Trochę powoli to bije, ale myślę, że w przyszłości będzie lepiej. Ogólnie Johnny Storm... No już mamy drugi level, tak? Tak, już zdobyliśmy drugi level, także jak widzicie, jest to dosyć szybko. I moi drodzy, możliwość, że tak powiem, odkrycia kolejnych postaci zdobędziemy dopiero na 10 levelu, moi drodzy, dopiero na 10 levelu, chyba że otworzymy sobie, tutaj mamy dostęp do sklepiku i teraz, moi drodzy, zwróćcie uwagę, co się dzieje. Mamy tutaj walutę tej gry właśnie marvelowskiej. Jak widzicie, moja waluta wskazuje 0, czyli po prostu nie zakupiłem jeszcze żadnych tutaj tej waluty, w ogóle żadnej nie kupowałem. Gdzieś tutaj prawdopodobnie można to kupić. Ciekawe, czy ja z poziomu gry będę mógł to sobie zrobić. O, 500 tych punktów, tak? Kosztuje 5 dolarów, 1000 punktów 10 dolarów i tak dalej, aż w momencie do dojścia do 100 dolarów możemy sobie kupić 12 tysięcy punktów prawie. Czekajcie, ktoś tu do mnie strzela. Okej. Wróćmy i teraz, moi drodzy, właśnie mamy tutaj bohaterów. Jak widzicie, teraz w momencie, kiedy wybraliśmy sobie bohatera, to nie to, że tam tych 11 pozostałych, czy tam 10 dalej jest darmowych, nie. Jak wybraliśmy sobie Storm, albo Johnego, albo jakąkolwiek inną postać, to za każdą inną, nawet te, które były darmowe, wciąż musimy zapłacić. To nie ma tak, że tutaj jest, kurczę, to za darmo. To, że było tam za darmo, to nie znaczy, że teraz dalej będzie. Jak widzicie, te takie podstawowe postaci są dosyć tanie, ale na przykład Deadpool, Ghost Rider, Hulk, moi drodzy, już są troszkę drożsi.
mamy Ironmana, no tutaj teraz mamy już wybór naprawdę konkretny, tak? Ale zwróćcie uwagę, że pomimo tego, że Marvelowskich bohaterów mamy naprawdę mnóstwo, to tutaj wciąż jest to mega, mega ograniczone, niestety, moi drodzy. No i żeby pograć jakimś innym bohaterem niż tych 11 cieniorków, których mieliśmy tam do wyboru, musimy zwyczajnie zabulić, co prawda niewiele, bo powiedzmy za Hulka, coś mnie tam bije w tle. Ja na przykład chciałbym sobie pograć Hulkiem, tak? Jest on dla mnie dosyć interesującą postacią i jest właściwie moją ulubioną postacią z komiksów Marvela. Jak zapewne zauważyliście w ogóle po mojej tapecie na komputerze. I taki Hulk, moi drodzy, jest za 900 punktów. To żeby te 900 punktów zdobyć, ja muszę sobie kupić paczkę, która jest 1000 punktów, czyli muszę wydać na niego $10, a $10 to jest jakieś 35 zł. Czyli 35 zeta wydajemy tylko po to, żeby pograć sobie Hulkiem. Mamy tutaj oczywiście jeszcze kostiumy, itemki, jakieś team upsy, czyli jakieś możemy sobie postacie do pomocy tutaj, karty, speciale i tak dalej, i tak dalej. Co wy tu kurde mi robicie? Także moi drodzy, ogólnie gra jest ok. Można sobie pograć w nią za darmo, ale jak tylko chcecie sobie, że tak powiem, tą swoją postać rozwinąć na zasadzie takiej, że chcecie grać kimś innym, nieszablonowym, no to niestety, moi drodzy, ale trzeba otworzyć portfele. A to już po pierwsze dla niektórych może po prostu być zwyczajnym problemem, a dla pozostałych może być to zwyczajnie denerwujące, tak jakby chociaż dla mnie, tak? Ja ogólnie nie lubię gier typu pay to win, a niestety ta gra takowa jest, bo tutaj tak naprawdę ci bohaterowie, których mamy na początku do wyboru, to jak zapewne zauważyliście, no oni raczej nie są jacyś przebojowi. I żeby zagrać kimś naprawdę mocniejszym, to musimy zwyczajnie zapłacić tam te $10-15. Także tak to wygląda, moi drodzy. No i robimy sobie oczywiście tutaj wstępnie jakieś misje. Tutaj mamy jakiś napad na bank, pojawia się Catwoman, którą musimy na samym początku tutaj oczywiście sprać. Ona tutaj zatruwa nas czymś, trzeba uważać. O, i zdobyliśmy przy tym level. Jak widzicie, ona nie jest jakaś mega trudna do pokonania. To było na tyle, to był pierwszy boss, którego pokonaliśmy na drugim czy tam trzecim levelu. I tak naprawdę to by było na tyle. Wykonujemy misję, latamy sobie po mieście i ogólnie chillujemy, grając sobie bohaterem, którego wybraliśmy. Pytanie tylko, czy bohaterowie, którzy są do wyboru, to jest tak naprawdę to, czego szukamy, bo naprawdę powiem wam szczerze, że ja oglądając trailer, który musicie sobie obejrzeć, to ja tutaj myślałem, że będę miał naprawdę mega giga wybór i będę po prostu do wyboru, do koloru mógł grać kim tylko mi się żywnie podoba. A tutaj po prostu dostaję taki całkiem potężny cios w momencie, kiedy wszedłem do gry, tak? Zobaczyłem, że do wyboru są tacy, a nie inni bohaterowie, no i okazało się, że muszę sobie pograć Storm, tak? Także moi drodzy, tak to wygląda. Nie wiem, czy jesteście zawiedzeni tą informacją tak samo jak ja byłem na początku, czy na przykład, nie wiem, może się okazać tak, że któreś z tych postaci, które są dostępne, jest waszą ulubioną i tak naprawdę w ogóle nie będziecie czuli się pokrzywdzeni tym faktem, że macie do wyboru tak niewiele bohaterów z Marvela. No ja czułem się nieco pokrzywdzony i było mi naprawdę smutno z tej okazji, ale że tak powiem, po krótkiej grze Storm okazało się, że jest dosyć potężna i tak naprawdę teraz totalnie już się tym nie przejmuję. Także moi drodzy, jak gdzieś tam będziecie chcieli sobie pograć kiedyś w Marvel Heroes 2015, to teraz już wiecie, na czym ta gra polega, jaki macie wybór, jak się gra rozpoczyna, no i mniej więcej jak wygląda po zdobyciu około 10 levelu, tak? Całkiem niezły ten Johnny Storm, muszę przyznać, podoba mi się.
ale powiem szczerze, że dużo lepiej grało mi się na przykład właśnie Storm. Według mnie była już na tym etapie gry była zdecydowanie lepsza od Johnego. Nie wiem jak w przyszłości, bo oczywiście, żeby się czegoś dowiedzieć na temat danej postaci, trzeba zdecydowanie dłużej nią pograć niż godzinę. Ale to już oczywiście zostawiam wam, także moi drodzy, gra jest darmowa, możecie sobie ją pobrać ze Steama, nie pamiętam ile waży, ale nie jest to nic nieosiągalnego, także jakbyście chcieli sobie pograć, to oczywiście logujecie się na Steam, szukacie tą grę, tytuł macie oczywiście na górze nad filmikiem, no i to by było na tyle. Mam nadzieję, że ten odcinek z serii Testujemy wam się podobał. Oczywiście liczę na wasze propozycje w komentarzach, jakie byście chcieli jeszcze gry, żebym dla was przetestował. Skupiamy się na razie na grach free to play, gdzieś tam na Steamie czy na innych platformach. Wystarczy, że mi napiszecie tytuł, ja sprawdzę tą grę i zdecyduję, czy jest sens ją przetestować, czy nie. Także moi drodzy, wielkie dzięki za uwagę, trzymajcie się, pozdrawiam was bardzo, bardzo serdecznie.